Rzeczywistość Trójcy Świętej to jedna z najbardziej fundamentalnych prawd naszej chrześcijańskiej wiary. Przyjęcie tego, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach, jest warunkiem tego, aby Kościół, wyznanie czy denominacja mogła zostać uznana za w pełni chrześcijańską. Bez przyjęcia tej prawdy nie możemy mówić o chrześcijaństwie. Zazwyczaj nie poświęcamy zbyt wiele czasu rozważaniom na temat Trójcy Świętej. Czasami wydaje nam się on oczywisty, choć zarazem jest jednocześnie jedną z najtrudniejszych prawd wiary, ponieważ nie jest do ogarnięcia za pomocą samego jedynie rozumu. Do jej przyjęcia potrzebna jest silna wiara w objawienie biblijne. Próbując zazwyczaj po swojemu wytłumaczyć sobie tajemnice poszczególnych osób Trójcy, myśląc o Bogu Ojcu, mamy na myśli dzieło stworzenia. Myśląc o Synu Bożym, myślimy o tym, który się wcielił, który cierpiał, który zmartwychwstał i którego możemy przyjmować w ciele eucharystycznym w Kościele. A co jeżeli będziemy próbowali rozmyślać na temat Ducha Świętego? Teologia dogmatyczna poucza nas, między innymi, że Duch Święty jest osobową więzią miłości pomiędzy Ojcem i Synem. Co ciekawe, tą miłością osobową jesteśmy obdarzani my, jako wierzący chrześcijanie, o ile chcemy trwać w jedności z Bogiem, o ile trwamy w komunii, o ile jesteśmy uczestnikami życia Bożego. Święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian poucza, że miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Ta miłość, którą przyjęli apostołowie w Wieczerniku, uzdolniła ich do dawania świadectwa wśród narodu wybranego, a także po krańce ziemi. To dzięki temu właśnie powstał Kościół Święty, dzięki temu wyznawcy Chrystusa byli w stanie wyjść ze swojego zalęknienia, ze swojego zamknięcia i głosić z radością Chrystusa zmartwychwstałego, a także ponosić dla Niego ofiary oraz nawet śmierć męczeńską. Bez Ducha Świętego, bez poczucia miłości Bożej nie byliby w stanie tego czynić, tak jak czynią to do dzisiaj. Niektórzy mówią, że wiek XXI jest wiekiem męczenników. Każdego dnia giną na świecie chrześcijanie, którzy są przekonani o tym, że Bóg ich kocha, którzy doświadczyli już Bożej miłości. Duch Święty, wstępując na apostołów, wyjaśnił im wszystko na temat Jezusa Chrystusa, którego być może nawet do końca nie poznali, mimo tego, iż 3 lata wędrowali z Nim i działali w Jego imię. To On poucza ich do dawania świadectwa, a nawet do uzdrawiania czy wskrzeszania ludzi. Zapytasz, w jaki sposób mogę doświadczyć Ducha Świętego? W jaki sposób mogę odczuć tą Bożą miłość? Myślę, że rada jest bardzo prosta. Długa i wytrwała modlitwa skupiona na Bogu, a nie na samym sobie. Dzieje apostolskie uczą, iż przed zesłaniem Ducha Świętego apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa, i ta modlitwa ich do tego uzdolniła.